Wątku. Wiem, że w tych transmisjach na żywo czasami bywa tak, że coś przerywa dźwięk, potem jakoś tam trzeszczy, czy, czy różne inne rzeczy się dziwne dzieją. Więc jakbyście dali znać, to ten, to, to będzie fajnie. W zeszłym roku była taka relacja właśnie na żywo o, z targami książki, i ona się cieszyła całkiem, całkiem niezłą popularnością. Znaczy dużo osób było na niej. I, I było dużo pytań, więc, no, w sumie to ten. Stwierdziłem, że czemu by nie zrobić jej teraz. Widzę, że już są jakieś osoby, więc jeżeli coś to, to ten, to do, dajcie znać. Po prostu napiszcie, czy, czy wszystko słychać, czy wszystko jest dobrze, czy ten. Czy, czy nic się nie dzieje z dźwiękiem, zwłaszcza, bo, bo na tym mi zależy najbardziej. Tu z obrazem to wiem, że jest jak jest, no ale tak to jest z relacjami na żywo. A jeśli by coś było nie tak, to będziemy działać. No właśnie, dzisiaj o targach książki. O targach książki jest w... ok, dobra. Dziękuję za informację. To e, mogę mówić chyba w takim razie. O targach książki w Warszawie. Mm, super, słychać i widać. Bardzo się cieszę. Jak to było? W tym roku Targi Książki, tak jak w tytule filmiku, są razy dwa. Bo teraz właśnie kończy się druga edycja, a tydzień temu była jeszcze jedna edycja Targów Książki Vivelo. Znaczy jedne to są Targi Książki i Mediów Vivelo, drugie to są, jak to szło, Międzynarodowe Targi Książki w Warszawie. W zeszłym roku jak nagrywałem, to ja jeszcze nie wiedziałem w ogóle o co tutaj chodzi, dlaczego tu różne nazwy, wtedy była jedna tylko, tak? Ale teraz się już dowiedziałem. Otóż podobno od kiedy międzynarodowe targi książki przeniosły się pod pałac kultury, no to okazało się, że nie wszystkim się to podoba i w sumie nie ma się czemu, czemu dziwić. Część wydawców się oburzyła, bo na przykład jak ktoś dostał stoisko gdzieś w środku pałacu kultury, gdzieś tam na samym końcu, to mało kto do niego docierał. Jak ktoś dostał stoisko też gdzieś w głębi tych takich namiotów, baraków, gdzieś tam wysuniętych, gdzieś daleko tam daleko, no to też miał problem i z zapleczem i w ogóle no, miał spory problem. E, więc y, wydawcy, no jakby prosili o zmianę tego stanu rzeczy, że no może by jednak wrócić na stadion, tak, ale. Podobno w ogóle im nie odpowiedziano. No więc, skoro w ogóle im nie odpowiedziano, to część tych organizatorów i wydawców wyniosła się na stadion i zrobiła kontrimprezę. I moim zdaniem to jest najlepsze, co mogło się targą książki w Warszawie przydarzyć. Bo naprawdę, dwie imprezy w tak krótkim czasie, dlaczego nie? Jeśli mam być szczery, byłem na jednej i na drugiej imprezie. I szczerze, całym sercem jestem za stadionem. Naprawdę rozumiem w 100% wszystkich tych wydawców, którym się ten bazar pod Pałacem Kultury nie podoba, bo tego się inaczej nazwać nie da. Jest totalny chaos. W zeszłym roku było tak, że niczego nie dało się znaleźć i łatwo można było zabłądzić i wszyscy na siebie wpadali. I teraz ktoś wpadł na taki genialny pomysł, że skoro był taki chaos właśnie w zeszłym roku, to może by część tych stoisk przenieść na jakby drugą stronę Pałacu Kultury. No i jest jeszcze gorzej, bo w tym momencie, no nie wiadomo gdzie, jest, gdzie co jest, odległości pomiędzy tymi stoiskami są dość duże i ja tam wytrzymałem, nie wiem, no może o niecałą godzinę i, i po prostu już miałem dosyć szczerze. Natomiast jeśli chodzi o pałac, no to rzeczywiście były takie głosy, że, że mało, mało się działo. Ja byłem pierwszy, e, przepraszam, jeżeli chodzi o stadion, że mało się działo. Ja tam byłem pierwszego dnia i e, problem był taki, że wydaje mi się, że był chyba jeszcze nie do końca przysłonięty ten dach. E, przez to było zimno, albo no, że on już był w ogóle, może tak ten dach wygląda on już był zasłonięty, ale po prostu było bardzo zimno, robiły się przeciągi pomiędzy wejściami na stadion a dachem i ciężko tam było wytrzymać dłużej ale poza tym to wszystko na tych targach grało i, i śpiewało i to jest bardzo fajne jak tak się wchodzi się na koronę tego stadionu no i tak można sobie obejść i, i wychodzi się w tym samym miejscu w którym się weszło wszystko się widziało a można sobie obejść dwa razy najpierw oglądać rzeczy po lewej potem rzeczy po prawej no nie wiem dla mnie stadion jest po prostu świetny to co się dzieje pod pałacem kultury za każdym razem mnie przeraża Słyszałem, że na stadionie o wiele lepsze warunki, a z drugiej strony o wiele mniejsze zainteresowanie czytelników niż pałac. Pisze znalezione przeczytane e, tak zdecydowanie lepsze warunki e, czy mniejsze zainteresowanie czytelników po, podobno bo tak czwartek i piątek no to rzeczywiście tak mogło być natomiast podobno w sobotę i niedzielę na stadionie już było bardzo dużo ludzi więc może to kwestia dni w których tam ci ludzie się pojawili e, wiem że jest tak że niektórzy wydawcy są tylko na jednej imprezie jedni są na obydwu a nie wiem, czy nie ma tak przypadkiem, że są tacy, których nie ma na żadnej, ale chyba tak, bo właśnie. No i tu dochodzimy do tego, czego mi się nie udało dostać, znaleźć albo zobaczyć. Tak? Po pierwsze, jakoś sobie ubzdurałem, że pojadę i, i kupię ten, no, książki zapowiadane przez wydawnictwo literackie. Natomiast literackiego pod pałacem yy, nie było. Czy było na stadionie, szczerze mówiąc, nie wiem, ale wydaje mi się, że je chyba tam widziałem, ale może nie. Może się mylę. Tylko wtedy tych książek jeszcze nie było, bo mówię o tym. Kormaku McCarthy, Więc. Pożyjemy, zobaczymy. Chciałem kupić nowego, znaczy nowego, nie nowego, ale nowego Italo Calvino z piwu. No, i niestety na, pod, tym, pod pałacem było WL pod Pekinem, pisze Przemek Rybicki. E, to znaczy zaraz, bo ja trzy razy czytałem rozpiskę e, wydawców i go tam nie widziałem. Więc no dobra, no wierzę na słowo, ale chyba, że ostatniego dnia go nie było. Nie wiem, nie mam pojęcia autentycznie trzy razy czytałem rozpiskę i szukałem pod literackie, pod wydawnictwo literackie. Nie wiem, może jakoś przegapiłem. Natomiast jeżeli chodzi o, o ten o piw, to poszedłem po Italo Calvino no i jest niedziela, to czwarty dzień targu, więc może trochę zrozumiałe. Okazało się, że już wszystko, wszystko, co wzięli na targi, to sprzedali, więc, więc nowego Calvino no, na razie jeszcze nie mam, pewnie niedługo. Go nabędę, może z tym kormakiem Makartim. E, nie pojawiło się też, niestety, mieli małe podwójne stoisko z przeceną. I zwykle. Okej, okay, no, ale to mówię, to jest bardzo dziwne, bo ja ich szukałem na rozpisce i naprawdę nie mogłem ich tam znaleźć, ale no, nie wiem, może. A to nie było tak, że były ich książki, na przykład, w jakiejś księgarni? No, nie, nie upieram się. Nie upieram się, bo nie wiem, może, nie, ale nie, niemożliwe. Dobra. E, no i szukałem też wydawnictwa Piątek 13, To jest bardzo fajne łódzkie wydawnictwo. Wszystkim, którzy są łodzią, znaczy podejrzewam, że znają je, którzy są łodzią zainteresowani, to, to je bardzo polecam. Jeżeli, jeżeli ktoś e, nie zna, a jest właśnie zainteresowany łodzią, jej historią, współczesnością, to. To, to jest kopalnia, to jest po prostu kopalnia genialnych rzeczy. Niestety yy, oni mają chyba niezbyt duże nakłady, więc jak się czegoś na bieżąco nie kupi, to, to potem znika. I oni byli właśnie w zeszłym roku pod Pałacem Kultury i tam fajne rzeczy mieli, a potem zniknęli. Inaczej, w tym roku zniknęli, i no, wielka szkoda, bo ja trochę liczyłem, że u nich się obkupię w książki, więc no. Nie widziałem ich na rozpisce i na stadionie ich chyba też nie widziałem, przynajmniej nie przypominam sobie. Więc, więc tak to wygląda, jeżeli chodzi o, o to, czego mi się nie udało. Natomiast parę rzeczy mi się udało i udało mi się też kupić rzeczy, które nie chciałem wcale kupić, ale no tak. Mam raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć książek. Chyba w zeszłym roku kupiłem więcej, ale pochwalę się jeszcze tym, że. W wczoraj, to znaczy w sobotę w Mińsku Mazowieckim w bibliotece, czy raczej przed biblioteką, Jacek Dukaj odsłaniał swoją gwiazdę na, tam jest taka Aleja Gwiazd Literatury, Olga Tokarczuk, Stasiuk, odsłaniali Jul, Julia Hartwig i teraz właśnie dołączył do nich Jacek Dukaj, było bardzo fajne spotkanie z nim. Udało mi się zdobyć autografy, więc też bardzo się cieszę w Fajne, tam naprawdę fajne, fajne imprezy się dzieją, i to na to odsłanianie gwiazd literatury, jak ktoś tam jest właśnie z, z okolicy, to, to raz do roku polecam się wybierać właśnie mniej więcej, mniej więcej w tym terminie to się dzieje. Chociaż mam takie dziwne wrażenie, że na Dukaju było trochę mniej niż na tych e, pisarzach, no takich bardziej powiedzmy z mainstreamu. Ale dobra, przechodząc już do targów książki, bo o tym miało być i o tym, co mi się udało kupić, to tak. Znaczy, swoją drogą jeszcze taką refleksją się podzielę, że trochę chyba jest tak, że targi są fajne dla czytelników, którzy chcą wesprzeć wydawców, których lubią. Znaczy, kupić bezpośrednio od nich książkę, tak? No bo to, to rozumiem, że dla wydawcy jest wtedy lepiej, fajniej, nie? Porozmawiać, porozmawiać sobie z kimś, pójść na jakieś spotkanie, więc tak. Natomiast... Nie, nie wydaje mi się, że dzisiaj, jakby przy Allegro, no, da się tutaj coś upolować bardzo tanio. Chyba że tak jak na przykład składnica księgarska na stadionie y, była, to tam są na przykład końcówki nakładów, książki uszkodzone, y, jakieś wyprzedaże się też tutaj trafiały pod pałacem, chociaż trochę mniej ich chyba było, y, to to rzeczywiście tak, to wtedy tak, ale tak poza tym, no to jakby te ceny to i tak na Allegro się zawsze chyba taniej znajdzie, ale no to nieistotne, nie po to się chyba jedzie na targi, chociaż nie wiem. Pierwsza sprawa, namówiliście, pierwsza sprawa, namówiliście znaczy, to chyba wszystkie, nie, no może nie wszystkie, większość jest takich rzeczy, na które mnie namówiliście. E, namówiliście mnie na pana McCamona. Magiczne lata. E, są jego trzy książki w Polsce, tak? Z tego co mi wiadomo. Dwie pierwsze mają świetne recenzje, co do trzeciej widzę, że już nie ma takiego zachwytu jak z tymi dwiema pierwszymi. To są podobno takie rzeczy na granicy gatunku, trochę horroru, trochę fantastyki, trochę kryminału. I, i wziąłem, 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 kupiłem y, tę książkę, dlatego, że y, ona jest, y, dać mam wrażenie, że to jest właśnie to, co ja bardzo lubię w literaturze, czyli ten opis, y, znaczy bohater na progu dojrzewania. Taki właśnie, jeszcze, jeszcze dziecko, i, i za chwilę. I za chwilę wkroczy w dorosłość. Makamon Przemek Rybicki pisze moje 5,5 na 6 tegoroczne. No chyba między innymi właśnie, właśnie ty mnie też namawiałeś, ale to kilka osób namawiało, ale właśnie wziąłem się za od magicznych lat, bo tamten drugi wyglądał mi na jakiś dość mroczny kryminał, ten chyba też trochę, ale zobaczymy. Ale zobaczymy. Podszyty nutką grozy Kryminał. Opowieść o dojrzewaniu i odzieraniu świata z magii, niesamowitości i zwłaszcza niewinności. Cóż może być piękniejszego? Nie wiem w jakiej kolejności tu mówić o tych książkach. A dobra. Druga rzecz, to jest rzecz, która jest ostatnio dość mocno reklamowana, ale w klimatach fantastycznych jesteśmy. No to oczywiście Power Graph, Justyna Hankus i książka zatytułowana Dwie i Pół Duszy Folk Noir. Nowość. Było to reklamowane, tak jak to, jak to mówili, gdyby Radek Krak i Słaboniowa mieli literackie dziecko, to byłoby właśnie coś takiego. Kalwino, którego szukasz trudne miłości? Nie, nie trudne miłości, to z miastami chyba w tytule. Tak? Niewidzialne miasta, chyba tak, jeżeli dobrze pamiętam. To oni teraz to wznowili z taką fajną okładką, z jakimiś takimi znaczkami świecącymi się. no Tak to przynajmniej wyglądało na zdjęcie. Natomiast tak, dwie dusze to za dużo na jednego człowieka, jedna dusza to za mało na dwoje. Takie hasło reklamuje tę książkę. Spodziewam się jakiegoś folk fantazy a nie, to nie komentarz spodziewam się jakiegoś folk fantazy jeśli to tak można nazwać no i mam nadzieję, że będzie że będzie sympatycznie okładka bardzo fajna naprawdę dobrze co my tu jeszcze mamy a, oczywiście tak jak w zeszłym roku kupiłem książkę z wydawnictwa Mar Press nie przeczytałem jej jeszcze przez ten rok, ale jak tak wiecie, że ja mam tak z wieloma książkami, które kupuję i one zostają na, na świętej gdy. Niewidzialne miasta, tak? Zgadza się, oczywiście o tę książkę chodzi. Marpres e, oprzyj swoją samotność o moją. E, to jest, wiecie, że Marpres wydaje książki z tych państw, właśnie nad, nad Bałtykiem położonych. E, I tutaj to jest zaraz, zaraz, zaraz autorka z. Norwegii. Tak zgadzałoby się. Z Norwegii. E, I tak pamiętam, że rozmawiałem właśnie z, na stoisku z, 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 tutaj z, z kimś z Marpres. No i tak pytałem, a o czym są te książki, których jeszcze nie mam. No i tam pani mówi: A ta jest o tym, ta jest o tym. Tak patrzy na to, mówi: A nie, a to, to, to jest romans. Stwierdziłem w sumie. Nie czytałem bardzo dawno dobrego romansu, więc skoro Marprez wydaje mi się, że trzyma jednak dość wysoki poziom, to dlaczego by nie? Bo to byłby chyba bardzo dobry pomysł, żeby od nich jakiś romans przeczytać. Więc miejmy nadzieję, że będzie że będzie ok. Eee, dobrze, co mu tu jeszcze mamy? A, to też to, to w foli w ogóle książki, nie rozfoliowuje do momentu. Jak zacznę czytać, i potem tak jest, że książka w folii stoi rok. Tak jak na przykład Battle Royale, który już tam chyba półtora roku kiśnie gdzieś na półce i czeka na lepszy czas no trudno. Z wydawnictwa Vesper stwierdziłem, że jakiegoś Dena Simonsa trzeba by było kupić, bo ten. Terror mi się całkiem podobał i padło tym razem na piąty kier, bo zobaczyłem, że. Znaczy, bo wie, wiem, że drudem, tak, drudem, drudem, chyba tak to się wymawia, się dużo osób zachwycało, ale ja bym nie chciał czytać druda bez przeczytania Dickens'a najpierw, a skoro mam dwie książki, no to lepiej zrobić tak, żeby jedną sobie przeczytać, więc wziąłem y, piąty kier, bo zobaczyłem z tyłu, że tam gdzieś się chyba Sherlock Holmes będzie przewijał. No, i bardzo ten, i bardzo mnie to zaintrygowało, bo tak jak mówię, na Hyperiona nie mam za bardzo ochoty, ale terror mi się bardzo podobał, więc czemu by nie? Czemu by nie Piąty Kier? A właśnie, to chyba było na stanowisku, gdzie było Marpres, tak. Jeszcze mi polecono. Taką książkę zatytułowaną Rok Zająca. Nie mam pojęcia, co to za książka. Że powieść Łotrzykowska przeczytałem z tyłu. Fińskiego autora, ale pani powiedziała, że jest podobno bardzo zabawna i męska. Zwłaszcza to męska mnie zaintrygowało, bo w dzisiejszych czasach tak zareklamować komuś książkę, no to jest chyba raczej... Marpres Seria Bałtyk. Warto się przyjrzeć, choć mają mało informacji na stronie. A tak, ja wiem, bo ja czytałem od nich polowanie na małego szczupaka i to było chyba, no nie wiem, albo książką roku, albo całkiem wysoko w tej w, w ustawce u mnie. Więc znam, znam, no i, i tam parę książek od nich mam, tylko ten tylko nie mam czasu, żeby je czytać. No, ale właśnie, rok zająca mi też poleciła ta sama pani, co, co tam przy, przy marpres, że właśnie to taka męska. No to dość odważnie dzisiaj powiedzieć komuś, że to męska książka, to no, raczej rzadko się e, e, słyszy, ale stwierdziłem, że w zasadzie czemu nie. Dobrze, nie mógłbym też wyjść z targów książki bez książki, to już powoli się staje tradycją, bez książki Fandora Mareya. Maria chyba dwa wydawnictwa wydają w tym momencie. Dzienniki wydaje chyba ktoś inny, a powieści. Mi się podoba ta szata graficzna, szczerze mówiąc. Chyba bardziej mi pasuje do niego niż te jakieś tam obrazki z, z ludzi ubranych w ten, w stroje z epoki. Jakoś takie mam wrażenie. To jest wydawnictwo czytelnik. Ja ich tam namawiam cały czas, żeby koszyckich mieszczan y, przetłumaczyli na, ten, na język polski, bo to, to wydaje mi się, że no, marej o średniowieczu, to musi być dobre. Y, ta prawdziwa powieść. Y, nie znam tej powieści, y, bo, bo po, poprosiłem o powieść, a że Sąd w Canudos czytałem, y, Rozwód w Budzie chyba mam, y, ten y, Nożar oczywiście czytałem, tam coś jeszcze było, to, to czytałem, bo księgę ziół mam, ale to nie powieść akurat. Potem były jeszcze jakieś eseje, reportaże, no i w końcu wyszło na to, że ta prawdziwa mi zostaje z powieści Mareja, więc, więc to sobie wziąłem. Na no, Mareja to jest duża szansa, że ja go w miarę szybko przeczytam, bo to jest jeden z takich autorów obok, obok Leo Peruca, który tak idealnie we mnie trafił. tak, no, Żar jedna z nielicznych książek, które dwa razy przeczytałem w życiu, chociaż ja wiem, że to tam się narzuciło przez, przez tego przez Instagrama trochę, ale to jest to jest coś, to jest rzeczywiście rzeczywiście książka, no, naprawdę e, naprawdę świetna. Dobrze, żeby nie przedłużać, bo tu już widzę, że ten, że, że e, e, parę osób odpadło. To tak, pamiętacie pewnie recenzowałem kryminał Moniki Litwinow za Lasami. No, i jest drugi tom, więc stwierdziłem, że no nie odmówię sobie tego drugiego tomu w, w gaju. Powiem szczerze, że miałem trochę zarzutów do, do tego kryminału, głównie do, do tego do języka, ale to była taka pierwsza, pierwsza dawna kryminał, gdzie, gdzie nikt mnie nie próbował przekonać do, do niczego. Do żadnych ideologii, gdzie po prostu opowiedziano mi historię kryminalną i tyle. No i to było fajne, to było naprawdę fajne. I może nawet zgrzytałem, że tam bohaterowie za mało wulgaryzmów używają, ale z drugiej strony, w zasadzie, czy jest się, na co oburzać. A zagadka była dość prosta do rozwiązania. No zobaczymy, jak tutaj. Tutaj wątki rodzimowiercze wchodzą, więc nie wiem, czy to dobrze, czy to źle. No, no, zobaczymy w lekturze. No i właśnie no, tym samym, przy tym samym wy, y, tym wydawnictwie dałem się namówić na, na ten opowiadania y, z fantastyki, z fantastyki no, rodzimej, tak słowiańskiej. Y, bogowie i bogowie stwory opowiadania Franciszek M. Piątkowski. Tak? Każdy jest z jakimś stworem, różnym zwierzeń słowiańskich. Ja dość tak podchodzę z dystansem do, do fantastyki opartej na wierzeniach słowiańskich, no ale pożyjemy, zobaczymy. I na koniec, to też w sumie trochę całkiem przypadkiem, ale to też dzięki Wam, znaczy nie, nie tylko, bo tutaj dużo osób mnie namawiało, że przeczytaj, przeczytaj, świetna rzecz i tak dalej, i tak dalej, czy, czy, czy słyszałeś czy wiesz ja się tam zawsze jakoś migałem, ale miałem to w pamięci no ale namówił mnie też namówił mnie pewien znany dziennikarz i influencer, czyli pan Szot pan Szot, ze zdaniem Szota, który tak, tak pił że tutaj na tych prawicowych portalach to tak się fascynują tą książką, no, no to musiałem, no. Jak, jak on tak już namawiał że taki każdy konserwatysta tutaj to, to, się, to się tak zachwyca i tak ją promują i mówią, że niesłusznie zapomniana. Ciekawe czy ktoś wie o jaką książkę chodzi. Jak wie to niech napisze. Yy, bo przypadkiem oczywiście trafiłem na, na, na tego wydawcę, który tak zobaczyłem nazwisko autora, zapytałem o tytuł, okazało się, że jest. Yy, nie no, nikt nie pisze. To chyba ten, to chyba mogę pokazać już, bo to ostatnia już książka z tych zakupionych. Nadberezyńcy. Bardzo, bardzo jestem jej ciekawy. Czy to rzeczywiście jest tak dobre, jak o tym piszą? Ale tak jak mówię, moje nastawienie jest takie, że e, nie, nie wierzę tak w 100%. Że ta książka jest rzeczywiście tak, jak, tak wspaniała, bo ja się na przykład mocno przejechałem na Helaku. Znaczy, ja wiem, że to yy, inny pisarz, inna epoka, inne miejsce w ogóle, tak? Yy, ale to pamiętam, że przy Helaku ci nadberezyńcy gdzieś wypływali, tak? I szczerze mówiąc, ja jestem na nie, jeżeli chodzi o Helaka. O ile być może sam pomysł na napisanie czegoś takiego to do mnie, do mnie przemawiał, o tyle językowo nie. I może nawet językowo to może jeszcze, ale, ale te obrazy, które on tam kreował, no nie, nie, mimo że być może mi blisko jakoś tam do niego ideologicznie to, to, to absolutnie mnie nie porwało, więc tutaj liczę na dużo, dużo więcej, no ale, no ale zobaczymy. Bardzo, bardzo jestem ciekaw, tej książki to też jest duża szansa, gdybym gdzieś złapał oddech w czytaniu tych rzeczy, które muszę przeczytać. To pewnie ci nadberezyńcy szybko wskoczą. Nie wiem, czy będzie film czwartkowy, z góry mówię. E, chyba, że jakoś tam się mocno zepnę. Może, może będzie, może nie. Zobaczymy. Bo e, chyba nie zdążę z żadną recenzją. Czytam teraz inne, inne nieba, a to jest dość gruba księga, no ale może, może się uda. E, jak na razie wrażenia takie. No mieszane, to znaczy nie, nie było chyba jeszcze nic jakiegoś bardzo złego, ale nie trafiło mi się też opowiadanie jakieś genialne. Przy jednym jak na razie tak stwierdziłem, że okej, okay, to było fajne nawet. Natomiast gdzieś mi ta książka tutaj leży, nie, nie widzę, jej bym, bym pokazał, ale to wiecie pewnie, no, były inne światy, tak do grafik Różalskiego, bo tu są inne nieba, gdzie, gdzie panie y, tworzące fantastykę piszą swoje opowiadania. Tak jak mówię, jak na razie mam wrażenie, że te inne światy chyba taką. O poprzeczka lepsze, tak. Więc ja pewnie się, bo to jest dość grube, więc pewnie się nie wyrobię do czwartku. Zobaczymy zresztą. To wtedy by był film tylko w niedzielę, ale może, 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 może się uda. No i też chyba jednak wypadałoby jakiś bółko zrobić, bo chyba dawno go nie było. Mam już takich parę książek, no tutaj pokazałem dziewięć, które kupiłem na tym które kupiłem na targach, no ale jeszcze by wypadało pokazać to, co tam leży, chociaż aż tak dużo już ich nie ma, no, zobaczymy, pomyślimy może, może jeżeli, jeżeli jakiś fajny book tak znacie który mógłbym zrobić, to też napiszcie w komentarzach czy jeszcze tutaj na, na czacie to, bo ktoś pisał ostatnio, kiedy będzie film, gdzie ja sobie chodzę po jakimś lesie czy po jakimś bagnie i, i, i opowiadam, no to to by był najlepszy, najlepszy ten jakiś bóg, tak? Tylko taki, który by mi się nie powtarzał, że znowu będzie pytanie pierwsza książka, jaką w życiu przeczytałeś i, i tym podobne. No to fajnie by było coś nowego. Więc dajcie znać, bo to, to bardzo zawsze się fajnie robi, i, i w sumie, dlaczego by nie? Dobra. Powoli będę już kończył, bo myślę, że, że, że wszystko, co miałem powiedzieć, to powiedziałem, co miałem pokazać, to, to ten pokazałem. Eee, fajnie, że, fajnie, że obejrzeliście, mimo, że tak dość późnej pory jednak. Więc do zobaczenia. To był Graf Zero, vlog literacki o książkach, o literaturze, o kulturze. Bez pardonu.